Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest sobota po godzinie 15, a dokładnie 15:19. Dzisiaj jeżdżę na Uberze. Jadę właśnie po podwójniaka uberowego. No i co? Jestem dzisiaj w Warszawie. Jeżdżę sobie, dostarczam. No i myślę, że będzie fajna przygoda. Wczoraj testowo włączyłem się na Ubera na 3 godziny. Zrobiłem 4 zamówienia, no i ponad 8 dych zarobiłem. W tym napiwek 25 zł. Nawet nie wiem, do jakiego lokalu jedziemy najpierw. Nie pamiętam. A, Pita Bros Centrum na Wilczej. Nie byłem tam. Oczywiście, że nie byłem. Wczoraj byłem tylko w jakimś sushi, Nero Cafe, libański kebab i jeszcze jakaś cukiernia na Nowym Świecie. Dobra, gdzie ten lokal? Gdzieś tu na rogu, a nie widzę nazwy. Tu trzeba przez ten szlaban przejść, tak jest w opisie. I gdzieś tutaj powinno nam się pojawić miejsce odbioru. Uber 87? Jakie imię, proszę? Imię Paweł. Jedziemy po drugi odbiór uberowy. Jakbym wiedział, że dzisiaj będzie jakiś marsz, to bym w ogóle nie szedł na tego Ubera. Jedziemy do lokalu, co się nazywa Hajwala. Ciekawe, jaki będzie łączny kurs, jaka odległość. Bo już mam chyba dojazd łączny, to jest 3 km plus dostawa do 2 klientów. No, może być ciekawie. Kurde, jestem na miejscu po drugi odbiór i się okazało, że ten lokal tutaj nie istnieje. Nie ma tej restauracji. Dzwonię do restauracji, mówią mi, że jest na Marszałkowskiej 111A. A Marszałkowska 111A jest prawie kilometr stąd. I nie wiem, co robić, czy jechać, czy to anulować, bo kurde, się okaże, że będę robił kilometry za friko i zarobię 15 zł. Ale jako, że to jest moje pierwsze takie zamówienie tutaj, to dzisiaj to pojadę. Najwyżej będzie moja strata. Objeżdżam ten budynek dookoła i nie ma tego lokalu. Po prostu sobie jaja robią. Ja pierdzielę, no. Po prostu takiego problemu jeszcze nigdy nie miałem w mojej karierze dostawcy, żeby w ogóle lokalu nie można było znaleźć. Dobra, anulujemy to, bo to jest bez sensu. Jedziemy do klienta na Grzybowską 4.9. Kurde, straciłem tyle czasu, 2 km w plecy minimum. To się nauczą wskazywać dokładny punkt na mapie, poprawny adres. Mam nadzieję, że tutaj jadę dobrze. Nie widzę żadnej ścieżki, jadę chodnikiem. Nie wiem, po drugiej stronie ulicy coś jest? Jakaś ścieżka chyba. Co za bezsens. Dzięki. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Dobra, mamy kolejne zamówienie. Skąd? Z McDonalda. Mam nadzieję, że mak jest od ulicy wejścia, nie jakaś galeria. Bo jak galeria, to ja odrzucę od razu, nie będę nic brał z galerii. Nie chcę się tam motać pół godziny, żeby znaleźć jakiś lokal. No i musiałem odrzucić McDonalda, bo się okazało, że gdzieś tam jest od metra wejście, minus jeden poziom. Już nie chciałem roweru zostawiać i szukać. A teraz jedziemy w stronę Starego Miasta. Zobaczymy, może tam coś padnie. Ale coś czuję, że dzisiaj ten dzień będzie trudny. Tak jak wczoraj było wszystko łatwo, miękko szło, tak dzisiaj masakra, jednym słowem. Ulice poblokowane, zamówienia takie niefartowne. No i co, i dzwoni, ale to pewnie znów mak, bo z tej ulicy prostej. A nie, Fady Kebab, to jedziemy. Tu są ci sprawcy blokady Warszawy po lewej stronie. Mam nadzieję, że się szybko skończy i będzie normalnie. Pewnie jesteście ciekawi, co to za rower. Skąd go mam? Przywiozłem z domu, z Wrocławia. Przyjechałem pociągiem do Warszawy. Nie chcę mi się tu przyciskać, jaki bezsens. Ja tu chcę być według prawa, czyli jechać ulicą. A tutaj tak pozapychane, że najrozsądniejszą opcją to jest chodnik. Mam nadzieję, że ten kebab jest na tym miejscu, gdzie pokazuje pineska. Bo to już kolejna knajpa, którą trzeba będzie odrzucać zaraz. Jest, widać. Super. Uber 9E? 3-4. A widzę, że tu w Warszawie jest taki zwyczaj, że kebaby robią dopiero po przyjeździe kuriera. To już druga taka sytuacja, wczoraj miałem to samo. Dzięki. Dobra, mamy to. Jedziemy do pani Aleksandry. W środku sobie stań, kurwa. Dostawa z kebabem była super szybka, 150 metrów jedynie, a teraz odbieram kolejne z kumpli. Zobaczymy w opisie, co tutaj naskrobali. Ale to mogliby ten znacznik dać za rogiem, a nie z przodu.
Uber D9? Proszę bardzo. Dzięki. No, 3 km mam do klientki. Dobra, wrzucę większy bieg tutaj wspomagania, żeby dojechać szybciej. Bo dzisiaj naprawdę ten początek taki trochę nieudany. Tutaj zaraz po prawej stronie jest droga do nocnego marketu. Jak ktoś był, to wie, co to jest. Byłem tam 2 dni temu na jedzeniu brazylijskim. Super żarcie, polecam. Zawsze jak jestem w Warszawie, to tam idę. Oczywiście jak jest sezon. Od maja do października jest tam otwarte. No i pięknie hulajnoga sobie stoi, żeby zahaczyć, a nią się wywalić. Super miejscowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Miała być dostawa bezkontaktowa, klientka odebrała. Także fotki nie robimy. Mija jakieś 10 minut, no i nic nie wpada. Ja tam się kieruję w stronę ścisłego centrum. Nie wiem, czy tutaj są jakieś lokale niedaleko. No, póki co będę się tak toczył, nie wiem, o co mi zostaje. Dobra, skręciłem w lewo, będę jechał w stronę Starego Miasta ponownie. Ogólnie chciałem podziękować wam, bo kilka dni temu stuknęło mi 2000 subów. Jestem bardzo zadowolony. Nie wiedziałem, że tak szybko zdobędę te 2000. Myślałem, że to potrwa z rok, a tutaj no kilka miesięcy. No tak w zasadzie to 6 prawie. Mam nadzieję, że będziemy świętować 5000, ale to kurczę chyba dopiero w przyszłym roku.